Jeszcze nie mamy żadnego projektu ustawy, który by określał zakres ewentualnych zmian, więc w tej chwili jakieś takie szczegółowe dyskusje na ten temat są zdecydowanie przedwczesne. Pan prezes Jarosław Kaczyński wypowiadał się co do zasady i nawiązywał do naszego programu wyborczego i do naszych postulatów od wielu lat już składanych, w których konsekwentnie opowiadamy się za dwukadencyjnością jednoosobowych organów wykonawczych w samorządzie, a więc w praktyce dotyczyłoby to wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Że prawo nie może działać wstecz, podkreśla opozycja. Owszem, prawo nie może działać wstecz, natomiast według naszych ekspertów to nie będzie działało wstecz, bo jeżeli stawia się na przykład jakieś kwalifikacje, na przykład jeżeli ktoś chce się ubiegać o bycie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, musi spełnić określone warunki. Również jeżeli ubiega się o bycie jednoosobowym organem wykonawczym w gminie, również może musieć spełniać określone warunki. Więc tutaj w moim głębokim przekonaniu nie można mówić o działaniu wstecz. Natomiast niewątpliwie, jeżeli takie rozwiązanie zostanie podjęte, to jestem przekonany, że opozycja, może ktoś inny, złoży stosowny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego celem rozwiania wszelkich wątpliwości w tym zakresie. Możemy spodziewać się, że wójtowie, prezydentowie, burmistrzowie miast, którzy mają za sobą już dwie kadencje, nie będą startowali w wyborach w 2018 roku. Tego nie można wykluczyć, natomiast nie można powiedzieć, że tak będzie.